na święta Bożego Narodzenia, które są świętami wielkiej miłości Boga do człowieka i czasem takiej nieporadnej odpowiedzi człowieka Panu Bogu. Życzę wielu pięknych, cudownych chwil wynikających właśnie z tej radości i z tej wdzięczności, jaką chcemy Bogu, który jest na niebie, wyrazić za to, że dał nam swojego Syna właśnie po to, abyśmy my dzięki Jego narodzeniu, a potem dzięki temu, że dla nas umarł i zmartwychwstał, mogli stać się Bożymi dziećmi. Niech ta radość i pokój udziela się wszystkim zgromadzonym przy wigilijnym stole, a potem na pasterce czy innych mszach świętych związanych z obchodami Bożego Narodzenia. Wszystkim z całego serca szczęść Boże. Przed nami święta. Czas szczególny. Dla wszystkich Państwa, dla wszystkich Bełchatowian najlepsze życzenia, aby ten czas świętowania był dla nas czasem spokoju, rodzinnych spotkań i miłości i radości. Aby każdy z nas przeżył własne, osobiste Boże Narodzenie. Wesołych świąt. Za pośrednictwem internetowej telewizji Bełchatów chciałbym Państwu złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia świąt Bożego Narodzenia i wszelkie pomyślności w nadchodzącym nowym 2014 roku. Życzenia świąt w spokojnej, rodzinnej, ciepłej atmosferze i pogodzie ducha. Pogoda atmosferyczna, jak widać, nie bardzo nam dopisuje. Niech dopisuje nam pogoda ducha. Wszystkiego dobrego. Mieszkańcy Bełchatowa. W imieniu własnym i całej Rady Miejskiej na czas świąt życzę Państwu przede wszystkim radosnych, rodzinnych spotkań przy wigilijnym i świątecznym stole. Z całego serca dziękuję za wszystkie te inicjatywy, które w minionym roku służyły dobru naszego miasta. Niech nowy 2014 rok będzie rokiem życzliwości i nadziei. Niech przyniesie Państwu uśmiech i pogodę ducha, wiarę w sens planowanych zamierzeń i czynów. Niech przyniesie wzajemne zrozumienie, tolerancję i spełnienie wszystkich dobrych pragnień. Niech będzie rokiem przynoszącym satysfakcję z osobistych i zawodowych osiągnięć. Niech przyniesie rozwój naszemu miastu. Szczęśliwego Nowego Roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzę wszystkim mieszkańcom miasta Bełchatowa oraz widzom internetowej telewizji Bełchatów wszystkiego najlepszego. Oby te nadchodzące święta były dniem odpoczynku, spokoju i wspólnych rodzinnych świętowań, a ten Nowy Rok, aby przyniósł wszystko, co najlepsze dla naszych mieszkańców oraz widzów. Wszystkiego najlepszego. Czas Bożego Narodzenia to czas tak naprawdę zadumy i spotkań rodzinnych, dlatego w te święta przede wszystkim dużo rodzinnej atmosfery, spokojnej, radosnej, takiej beztrosk dnia codziennego i oby ten nowonarodzony przede wszystkim dawał nam dużo zdrowia na nowy rok, spełnienia planów, jak również zamierzeń, które w przyszłym roku 2014 na pewno zrealizują się w pełnej, całej naszej okazałości. Wszystkiego najlepszego na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. No, z przykrością trzeba stwierdzić, że mamy święta Bożego Narodzenia, co oznacza, że mija kolejny rok. I tak rok za rokiem siły głosy u niektórych z nas, jak u mnie,
Więc wszystkim mieszkańcom życzę, żeby chyba lepiej osiwieli niż wyłysieli. Jednak lepiej tych włosów trochę mieć. Ale przede wszystkim życzę wszystkim dużego serca, otwartego serca, żebyśmy podchodzili z miłością do wszystkich, i tych najbliższych, i tych dalszych, gdyż nie jest łatwo żyć, obojętnie czy to będzie Bogatów czy inne miejsce na świecie, ale jeżeli obdarzymy się odrobiną uczucia, będzie nam łatwiej. Dlatego życzę wszystkim świąt pełnych miłości i szlachetności. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu bełchatowskiego radosnych dni w gronie rodzinnym, dużo ciepła, dużo ciepłych serc, dużo prezentów, błogosławieństwa Bożego i dużo szczęścia w nadchodzącym nowym 2014 roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 2013 roku, a także nowego roku 2014, wszystkim mieszkańcom miasta, powiatu bełchatowskiego składam serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, a szczególnie ciepła rodzinnego, które na pewno nam się przyda po całym roku. Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie dużo lepszy, szczęśliwszy, a na pewno pogodniejszy dla nas wszystkich. Jeszcze raz wszystkim gratuluję. Wszystkiego najlepszego. Na ten magiczny i szczególny czas świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom powiatu bełchatowskiego życzę zdrowia, spokoju, spotkania z bliskimi, spotkania, które będą się odbywały w atmosferze miłości, życzliwości i uśmiechu. A na nowy 2014 rok życzę wszystkim też zdrowia, ale i spełnienia wszystkich marzeń i sukcesów w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Przed nami chyba najpiękniejsze, a z pewnością najbardziej oczekiwane święta. Święta Bożego Narodzenia. Oczekiwane nie tylko ze względu na prezenty, które wszyscy mamy nadzieję znaleźć przed choinką. To najbardziej rodzinne święta. Życzę więc wszystkim mieszkańcom Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, aby nadchodzące święta i nowy 2014 rok spełnił ich oczekiwania i nadzieję. Jako policjant dodam jeszcze życzenia, które są dla nas szczególnie istotne, dla mnie jako dla funkcjonariusza policji, dla moich koleżanek i kolegów policjantów także. Chciałbym, żeby to były święta spokojne i bezpieczne. Dla tych z Państwa, którzy wyjeżdżają poza granice miasta i powiatu bełchatowskiego, życzę bezpiecznych powrotów, zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Drodzy bełchatowianie, na święta Bożego Narodzenia w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Straży Miejskiej chciałbym życzyć Wam dużo spokoju i nadziei płynącej z faktu narodzin naszego Zbawiciela. Chciałbym, byście mogli zawsze liczyć na strażników miejskich w sytuacjach, gdy zwracacie się o pomoc do nas. Mam nadzieję, że te święta będą świętami bezpiecznymi i spędzonymi w gronie rodzinnym, bez konieczności uciekania się do naszej pomocy. My będziemy zawsze do Waszej dyspozycji i chcemy, byśmy zasłużyli na Wasze zaufanie. Dziękuję bardzo. Zbliża się czas świąt, czas zadumy, czas refleksji. Z tego też powodu my, pracownicy muzeum, jako i ja dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, życzymy mieszkańcom zdrowia, szczęścia, radości, spełnienia marzeń i wszystkiego, czego sobie Państwo życzycie. Dla tych, którzy się historią interesują, dla tych, którzy się historią zainteresują, wszystkim tym życzymy odkrywania siebie, odkrywania historii miasta, odkrywania historii swojego regionu. Wszystkiego dobrego mieszkańcom z okazji nadchodzących świąt i nowego roku.
Wszystkim mieszkańcom Bełchatowa i okolic, rodzinie, znajomym, widzom internetowej telewizji Bełchatów z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń oraz jak najwięcej błogosławieństwa Bożego. Udanej nocy sylwestrowej i szczęśliwego nowego roku.